Ahoj, tu Dalmar. Witam serdecznie w Assassin's Creed 4. Właśnie zakończyłem przygodę jako kapitan pirackiego statku. Trochę nałupiłem. Płyniemy. Poproszę o rozwinąć żagle. Trochę nałupiłem. No, jak to się nazywa? Z brygów z metalem i z cukrem. Dzięki czemu kupiłem sobie nowe armaty. Teraz płynę na jakąś plantację. Drewno i cukier. A ten drugi? Drewno, płótna, ciężkie kule. Cała naprzód. Chłopaki śpiewają szanty. Flaga na maszcie odpowiednia. Niezły głos mają, się niesie. Bryk, Anglice. Kanonierka. Czy oni będą toczyli ze sobą jakąś tam zadymę małą? Wygląda na to, że jest specjalnie. Kolejny bryk. Zerknijmy na mapę. Aha, czyli muszę zawrócić. W ogóle to smutne, bo byłem na miejscu. Więc proszę zwolnić. Tak, chłopaki, przepłynęliśmy, żeby się przepłynąć. Popodziwiać widoki, pośpiewać szant na pełnym oceanie. A strzelają do siebie. To mógłby być łatwy łup. A ja tymczasem wpakowałem się na mieliznę. Nie pomożemy ani Hiszpanom, ani Anglikom. Przynajmniej na razie. Uszkodziłem sobie tylko statek. Podpłyńmy tu troszkę. Stój. Wyspa Andreas. Co tu mamy? No. W drugą stronę. Płynie Edward. Kapie ze mnie. Co tu mamy? Mamy tawernę, mamy punkt widokowy, mamy dwa zabójstwa, 5 skrzynek, 3 sekrety. No i plantację, którą jak nie mam, można złupić. Trzcinowe żniwa. Rozpocznijmy misję. What I look? It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy and yet 10 times the demon his father was. Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? The pieniądze za ciężko zarobione pieniądze. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before.
Niezłe riposty ma. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that would earn you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. I would. Z przyjemnością, że nawet. Is it a Mr. Beckford that owns this plantation? That's the man. He owns dozens round these islands. And he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. Robin Hood. His agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. Śledzi cel. Znowu już będzie to nudne. Tu jest jakiś fajny statek. No to śledźmy gość. Podejrzenie. Biegnijmy kawałek. Dobrze. Przepraszam. What on God's earth was that for? He is big twaddled, as they say. He'll break his neck. Nie ma mnie. Burford, Manning, to me. We've done with this place. Aye, sir. What's our course? We'll return to the plantation and there take stock of our inventory. It was a good harvest this year. You might not talk so loud, sir. This isn't here for our friendly Port Kent. Nonsense, man. I had a delightful conversation with a chap just now. We came to quite an understanding. As you say, sir. All up and unfurl, boys. We're going home. Przejmister na kawce. Gonimy go. Captain, you have the look of a man crafting a bold idea. Look I've seen before. You mark well, Annie. I've just overheard one of the Beckford's men talking grandly about his plantation and all the cargo he's keeping there, and it gave me the idea that I might take these goods off him and sell them off for a better price than he'd ever ask. Ah, a man of vision. I like this idea. Pull down! Close down! Man your sheets! Pójdziemy za nim. Ease off the wind! Trim off the wind, starboard, boys! Captain! Ease her! What sort of cargo there, sir? Hold at him. There's trouble afoot. I see them. Unikaj walki. Give me some speed. All sail. She'll take it. Nic nie widać. Douse the royal. Top. Ease the spanker. Hold down. Tak.
much sail as you can! Unfurl aloft! Man your sheets! Tak. Prawo na bord. Na szczęście same ślepe krety tu są. Może z tej strony wyspy? Okrążymy. Zdaje się, że jest w pobliżu plantacja. Unikaj walki, udało się. Beckford and the Draxes. I never worked their plantation, but I knew their names from hearing other men curse them. But you worked the plantation. A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Something else? Cane juices. It's a hard process making sugar. Dangerous, too. Must be why it fetches such a dear price. What's it like? Toiling on a plantation day and night. Well, with the cane sugar cut and harvested. It's run between two metal rollers that crush the juice from the plant. After collecting the juice, it's time to boil with the water from the sugar. This we did in Thatcher's made of copper. Let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin will stick like birdlime through and on, leaving a terrible scar. Jesus. Piotrzysko się zmaga. Co mówię? Na razie poszło bardzo gładko. Wyspa Kotów. Stele Majów. No. Znicz, dzwony alarmowe. Disarray. Bit of a do, sir, that's all. It's Wilmington's birthday. And you saw fit to get pickled on duty. No bother, sir. We have everything sorted. We'll soon see, won't we? For you must double the watch this evening. Double, sir? Whatever for? By pilot, I thought. Though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though. Not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. Chyba mi się udało posłuchać rozmowy, jak miała. You up there! Look alive, man! You've a job to do! Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. God's sake, what the hell is going on here today?
How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? Forgive me, sir. I am fit and able. If I see any strangeness about, you'll hear the bell ringing straight away, I promise. Charge here. I require entrance to the warehouse. Alarm! Alarm! Which of you dogs has the key to the warehouse, huh? Ciało znalezione. Is there no one sober here? Fetch me the warehouse key, if you please. Speed the pace. We all want to get to our point. The key, goddammit! Someone find me the key! Gently. Filtrotko. You can curse me later. These cockles of brass to bear that, don't you? Trzeba mu obronę. Posłużył za żywą tarczę. Jakby nie mam, tu też jest skrzynka gdzieś. Jest, na dole. Czas na... Co się z nim stało? Mogę coś zrobić z tym dzwonem? Sabotuj. Świetnie. Uszkodzono dzwon alarmowy. Przyładujmy sobie pistolety. Świetnie. Tam jest gościu od dzwonu i na górze jest dwóch. Czy zauważyli mnie? Czemu do mnie strzelać? Ech, do nas.
zmiana. No, uciekamy. O, innym razem, panowie. Był gość z kluczem. Patrz, złapał mnie. Jakimś fartem się udało. Czwartym to było. Skill, prawda? Kradniemy sobie. Amunicja się zwróciła chociaż. Biegnie następny. Jeszcze jeden jakiś snajper, noż co za... zniszczy armatę. Zrobiłem trochę zamieszania. Nikt nie zauważył. Tu jest skrzynka w szopie. Nie z tej strony. Nie, Edward. Nie wchodzimy na dach, tylko otwieramy skrzyneczkę. Szukamy. Bardzo ładna akcja to była. Dobrze. Czwarta skrzynka. Nie jest źle. Dwóch cieciów na wieży. Najpierw trzeba byłoby ich zdjąć. Cieci? Nie, wchodź. Dzień dobry, zostawiam Jolkę. Nie wiesz skąd padł strzał. Dalej nie wie. A ja na jego miejscu już w majty bym robił. Zabawna sprawa. Tam jest gościu od klucza. Bierzemy kluczek.
Jeszcze dzwonek zostało nam zepsuć, jak już wszystkich strażników się poz... Drugi. Beczki. Wspinaj się. Gdzieś tu jest. Wyżej jeszcze, tak jest. Mamy fragmenty Animusa. Lecimy do magazynu. Złupiłem drewno, metal, płótno, rum i cukier. Co za 8 stówek aż chłopaki wynoszą. Miłe, bardzo sympatyczne. Misja ukończona. Zniszczyłem dzwonki, no walki nie unikałem. Unikaj walki, zaliczyło mi. Czyż to nie miłe? Sześć tysięcy. Jeszcze 800. Jak sprzedam, będą lepsze szabelki. Co jeszcze mogę? Tu mam Animusa. Marsjańska maska. Znajdźka. I punkt widokowy. To co? Dokończymy sobie. Pójdziemy najpierw w prawo, bo i tak będziemy musieli wracać na statek. Czyli zaliczymy fragment Animusa, który gdzieś się tu czai. Że niby gdzie? W stogu siana jest? Rozejrzyjmy się może z dachu. Jest fragment Animusa. Tak, trzeba zeskoczyć stąd w sianko. Mamy. Czas na wieżę widokową. Czyli na komin. Do góry. No, Edward, jeszcze kawałeczek. Jak zwykle jakiegoś ptaszka wystraszyłeś. Dokonamy synchronizacji. Naszego statku nikt nie zauważył. Aż dziwne. Skok wiary. Drugi raz dostajemy synchronizację. Tak bywa. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale on sobie zeskoczył i się nie... no... Chłopak nie zareagował. Jego problem. Piąta skrzynka. Mamy wszystkie. Co tam jeszcze do zrobienia zostało? Nutka można znaleźć i mamy zwierzaka. Wyjca. Lecimy. Ubijemy wyjca. Przeszukany, oczywiście. Trzy kule. A gdzie wyjedz? Tu jest. Stolet.
Poproszę oskurować. Kość tylko mi to dało. No i mamy nutę. Szantę. Pięknie. Wszyscy niewolnicy w sumie mogliby uciec z plantacji cukru. Coś jeszcze zostało? Tak, została nam tylko i wyłącznie maska. Jakby nie mam. Metrów. Do celu można lecieć całym środkiem. Zobaczymy, cóż to za maska jest. Dopasuj kształt podświetlonych przedmiotów. Aha, dobra. Czyli co? Kształt podświetlonych przedmiotów. Czyli tu będzie lina, jak nie mam. Co za durna. Nie tak, czyli zakładam, że chyba tak. Udało się. Udraw się na szczyt Stelli i by wejść w interakcję. Kop. Co tu znajdziesz ciekawego? Kamień Majów. Dobra. To wyspę zdaje się, że mam zwyczajną kotów na maksa. I w tym miejscu się pożegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Hej!